napisałam wiersze z okazji mojego zakończenia i pozwólcie, że przeczytam. Gdybyś mi trzeba może właśnie ten. I to jest wierszyk, który mam nadzieję odda całe wszystkie moje myśli i uczucia. Raz w miesiącu w Polsce poruszenie, niczym dawniej pospolite ruszenie. Do pociągów brać rusza w te pędy, bo na weekend plan stricte dopięty. Gdzieś w Warszawie, mieście sępów, Kamil z oddziałem swoich zastępów już szykuje dla młodzieży szkołę życia, jak należy. Cóż takiego w niej tam uczą, że aż pełne aule huczą? A, no różne fakultety, nawet z życia wzięte bzdety. Biznesmenów cała masa, coache, mecenasy, tudzież prasa. Gdzieś pomiędzy rzędy nawet grzecznie siedzi lekarz, krawiec i sprzątaczka, asystentka, wolontariat prowadząca stęka. Młode, średnie i ciekawe, bo tam w kącie pan na ręcie też notuje coś za wzięcie. To słuchacze. A co z kadrą zawodową? Best of the best. I to nasi, narodowo. Tylko tacy, co w tym świecie twardym nauczyli się być hardym. Zwykli ludzie, ale wielcy od pracy nad sobą. Żadnych lalusiów na pozycję harowali nosem i brodą. Milionerzy, szamani, ministry, nawet advisors to majesty. Wszyscy już poznali z gruba, że to najlepsza w Polsce buda. Ba, uniwersytetem ją zowiemy i wszystkie honory oddajemy. Jest dla Polski ona mirrą i nazywa się Azbiro. Alternatywna, bo zawsze pozytywna. Szkoła bez państwowej kasy założona zgoła. Biznesu, ale bez stresu. Inaczej niż tam, gdzie uczą niedoświadczeni partacze. Rozwoju własnego tu i teraz w tym trudzie i znoju osobistego, a to znaczy najciekawszego. Amen. Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.